Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ten film miał być w weekend, ale no mi się nie chciało i tyle. Także przechodzimy do niego, czyli top 5 najgorszych walk w One Piece, ponieważ top 5 najlepszych już mieliśmy, to gdzieś tam sobie kiedyś zapisałem, że zrobię też najgorsze, no to postanowiłem, że teraz pora na ten film. Pamiętajcie, że wymieniona tutaj lista to moje subiektywne zdanie, absolutnie nie musicie się z nim zgadzać. Jeżeli nawet się z nim nie zgadzacie, to bardzo dobrze, napiszcie swoje zdanie w komentarzu. Liczę na daną dyskusję, jeżeli taka powstanie ze mną, między wami, obojętnie i tak dalej. Pewnie się zastanawiacie, co ta walka tutaj w zasadzie robi. W końcu nie miała złej animacji w anime, czy złej choreografii w mandze. Luffy będący wtedy w kompletnej dupie, nazywajmy rzeczy po imieniu, mierzył się ku uciesze Gawiedzi z wyspy Amazonili, z siostrami Boa konkretnie. I ta walka otwiera ową listę dlatego, że pomimo iż sama w sobie nie była zła, to mnie irytował jeden błąd logiczny w tym oto starciu. Ten błąd zawsze sprawiał, że źle patrzę na tą walkę. To znaczy, chwilę wcześniej nasza Bondi, Sentomaru, używający haki, wręcz Luffy'm wytarł podłogę. Haki w tamtym momencie fabularnym było promowane na coś bardzo mocnego, używanego tylko przez najsilniejszych. Głównie za pomocą Shanksa wchodzącego na statek Białobrodego, czy Raya też na Shabondi, który używał królewskiego. Tymczasem Luffy tylko z trybem drugim potrafił zadać obrażenie i sprawić jakieś wyzwanie siostrom Boa, posiadającym i obserwacje, i zbrojenie. Dlatego owa walka otwiera całą stawkę, no bo mówię, sama w sobie była nawet spoko do oglądania, ale mnie zawsze irytował ten fakt. Luffy powinien w tamtym momencie być wycieraczką w tym pojedynku, gdzie nic by praktycznie nie zrobił, no ale mówi się trudno. Nawet gdzie zdarzają się błędy. Dla mnie ta walka ma trzy dziury, które są irytujące, bo nie dość, że większość tego starcia poszła w zasadzie w panel. Wiedzieliśmy, że w sumie się tylko odbywa, a tam Usopp robił sobie gagi z królewskim haki Big Mamy, że niby on go używa i tak dalej. No i w sumie w zasadzie widzieliśmy tylko końcówkę tego pojedynku, gdzie Kid i Law byli już mocno zmęczeni, a stara torba nadal się dobrze bawiła. No a drugim takim faktem będzie to, że pomimo tego, że Kid i Law wygrali tą walkę, byli strasznie padnięci po niej, to mimo wszystko kontynuowali jakieś tam pojedynki z randomami i dalej toczyli starcie. No sorry, dwóch supernovas dostało potężne lanie, a ich stamina była praktycznie nieskończona w tamtym czasie. No sorry. Jeszcze raz, coś takiego też nie może przejść. Mi to bardzo przeszkadza. No idąc dalej, no to trochę przebudzenia tej dwójki też trochę z tyłka. Poloruje można było się jeszcze spodziewać, bo widzieliśmy na co go stać. Mógł faktycznie przebudzić swoją moc gdzieś od Dressrosy do Wano, bo już widzieliśmy Lowa na limitach przy Doflamingo, przy walce z Doflamingo, więc tutaj spoko. A w przypadku Kida to dostał lanie od Kaido, trafił do więzienia, trochę potrenował i nagle podczas walki z Big Mom, równocześnie razem z Lowem przebudzili swoją moc, swój owoc. Także zabrakło mi tutaj pewnej subtelności, bo obie postacie dostały tego samego paropa w tym samym czasie podczas walki z tym samym oponentem, który był dla nich za silny. Moim zdaniem tutaj Oda źle rozplanował całe pokonanie Big Mamy. No i tutaj powód trzeci, dlaczego nie lubię tej walki. Law i Kid w zasadzie nie powinni jej pokonać. Według mnie dwójka supernovas powinna przytrzymać Big Mamę na jakiś czas, żeby ona mogła na spokojnie z jakiegoś powodu opuścić Wano i popłynąć do siebie z Perospero i resztą załogi czekającą pod Wano. Dlatego idealnym obrazem tej walki jest to, że Law i Kid wygrali to starcie dlatego, że wrzucili Big Mamę do lawy. Tam jeszcze bomba wybuchła w mandze, anime to tak średnio pokazało. No ale wszystko sprowadza się do tego.
Nie wiem, czy kogoś to striggeruje, ale w sumie pierwsza realnie słaba walka na liście, a nie, że coś mi się konkretnego po prostu nie podobało. Choreografia tej walki nawet nie istniała. Gdzieś tam cały czas w tle się odbywała, Pika też ciągle uciekał od Zoro, mało było w niej bezpośrednich konfrontacji. W zasadzie cały mianownik tej walki można sprowadzić do tego, że Zoro przeciął wielkie kamienne ciało Piki jednym ciosem i tyle. Co moim zdaniem tak nie było jakoś specjalnie efektowne, bo Zoro przecinał już żelazo chociażby na Skypie, a tutaj przeciął w pół po prostu wielką stertę kamienia. Nie wiem, czym ludzie się tutaj podniecają. Dla mnie żałosny przeciwnik, cienka walka, tyle w temacie. Zoro się nawet nie spocił. Fatalna, jeszcze raz fatalna walka. Wszystko w niej leżało. Żadnych motywów, backstory z obu stron, czy przedstawienia postaci Sasakiego nie było. Franky też nie pokazał w tej walce nic nowego. Doceniam jedynie oryginalne wykorzystanie mocy Sasakiego jako dinozauro helikopter. No ale to wszystko. Samo wykonanie tego starcia było fatalne. Sasaki zaprezentował się naprawdę okropnie. Szybko poległ w marny sposób. Wszyscy się spodziewali, że jeszcze wstanie po laserze Frankiego i pokaże coś ciekawego, no ale sobie padł i tyle. Franki wygrał. Nawet nie było czuć, że to jest jakikolwiek finish. W porównaniu do walki z seniorem Pinkiem, ta walka naszego cyborga była koszmarem. Obecność tego pojedynku na tej liście może szokować, jednak jest bardziej wyróżniony niż faktycznie umieszczony gdzieś obok pozostałych starć. Choreografia, efektywność, interwencje, osoby trzecie, techniki i tak dalej, generalnie wszystko było. Większość rzeczy z tą walką jest w porządku, ale powodem, dlaczego umieściłem tutaj tą walkę, jest to, że powód, dlaczego Luffy zaczął walczyć z Zoro, według mnie jest absurdalny. Głupi. Nie wiem, co sobie Oda myślał pisząc to, nawet gdy nadrabiałem One Piece, kompletnie mi się to nie podobało. Luffy myślał, że Zoro skrzywdził ludzi, którzy ich ugościli, nawet nie pytając, dlaczego to zrobił. Kompletnie pokazał brak zaufania do Zoro. Według mnie Luffy nawet się nie zachował jak on. Nawet nie spytał swojej prawej ręki, co tu się zaszło. Kompletnie nic, absolutnie nic. Gdy Sanji lub Robin chcieli się poświęcić dla załogi, ruszył za nimi w pogoń i osobiście chciał usłyszeć od nich, co mają do powiedzenia. Tutaj tego nie było. Motyw, dlaczego zaczęli ze sobą walczyć, jest absurdalny, niedorzeczny aż po dziś dzień i opinii w tym temacie nie zamierzam zmieniać. Bezkonkurencyjnie i zasłużenie miejsce pierwsze. Pewnie zauważyliście po narracji tego filmu, że w One Piece w sumie jest mało realnie złych walk. Imo Oda zazwyczaj trzyma jakiś tam poziom, ale ten pojedynek to definicja kupy. Zwyczajnie kupy, nic tu nie było. Zaczęło się wszystko od motywu lekarz kontra lekarz, dwóch doktorów z różnym podejściem do pacjenta, ale w sumie ta walka nawet nie została zakończona, została przerwana, a cały jej przebieg sprowadzał się do aktorki zombie. Nic specjalnego więcej też się nie działo. Chopper i Hogback swojego konfliktu nawet nigdy nie dokończyli. Dla mnie bezapelacyjnie najnudniejsza i najsłabsza walka w całym One Piece. Bezproblemowo.